Witam Was, kochani, serdecznie. Marek Hungry Eyes. Kolejny przepis i będziemy to robić znowu na grillu na pellet, dlatego że ostatnio Marek się zakochał po prostu w rybie, która była robiona na grillu wspaniała na rzecz. Pellet. I dzisiaj wędruje tam wołowina, będzie takie a la pastrami. Marek, mów co, jak, bo zaczynamy odcinek. Dobra. Więc będzie to łopatka wołowa, którą przygotujemy ala pastrami. Trzymaliśmy ją w solance przez 24 godziny. Jednoprocentowej. Tak, wszystko będziecie oczywiście mieli w opisie. W solance są korzenie takie jak goździk, kardamon, cynamon, ziarna pieprzu. Za chwilę ją osuszymy, namacerujemy naszymi przyprawami i będzie lądowała na grillu. No, to wyciągamy, macerujemy, suszymy, przyjaciół ciebie. Grill się grzeje, pelet już tam delikatnie nam się dymi. Jest 105, będzie 150, bo taką temperaturę sobie ustawimy. I zobaczymy, jak to nam wszystko wyjdzie. Trzeba próbować nowych technik, nowych możliwości i tego, jak taki sprzęt działa, jak funkcjonuje i jak dane potrawy po prostu z niego wychodzą. Także rozgrzewamy. Dziada. Moi drodzy, ważna rzecz, żeby dobrze osuszyć mięso ręcznikiem papierowym, ono naprawdę musi być suche. To jest pierwsza rzecz, od której zaczynamy, jak wyciągamy mięso z solanki. Będziemy teraz mieszać przyprawy. Mamy tu ziarna kolendry, całe opakowanie. 3 łyżki kuminu zmielonego, 2 łyżki słodkiej papryki i 2 opakowania czosnku suszonego, który jest zmielony. Michale, jakbyś mógł wrzucić do miski wszystkie rzeczy. Tak jest. Wrzucam. Tak jest. Paprykę. Bach, bach, proszę ja ciebie. Pyk. Dobra. No i co, wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Sprzęt nam się rozgrzewa, mamy 111, ale już możemy mięso wrzucić właśnie do grilla, na pelet. Będzie 150 stopni przez jakieś 6 godzin, mam nadzieję, że wyjdzie petardino. Tak planujemy, nie? A jak? Wrzucam. Pięknie. Po 2 godzinach na 150 stopniach w pelecie postanowiliśmy mięsko nasze a la pastrami wyciągnąć i włożyć do tego naczynia, żeby zamknąć, żeby ono się po prostu we własnych sokach jeszcze robiło. Podlejemy to tutaj akurat piwkiem, natomiast można bulionem, żeby wilgoci złapało, w środku było jeszcze bardziej soczyste. Zamykamy, jest to żeliwne naczynie Breuking, szczelne i wkładamy z powrotem do grilla. Ta-da! Bierzemy całe naczynie mięsem. Czas operacyjny 6 godzin, z czego 2 godziny był bez naczynia i 4 godziny teraz w naczyniu. Ależ czuć aromat i zapach. Kroimy, moi drodzy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Starajmy się ukroić to w poprzek włókien. Wysuszyło nam się trochę, co? Mhm. Troszkę tak, zaraz się zjemy. Chcesz w łeb? Bardzo dobre. Pamiętajmy, że to jest kanapka a la pastrami i mięso nie robiło się na bardzo niskiej temperaturze przez 24 godziny i później się jeszcze dusiło na parze, tylko mamy coś, co jest fajnie odymione, a później doszło sobie podlane wodą i wcześniej odrobiną piwa. Mm.
bardzo aromatyczne, fajnie czuć korzenie solanki, czuć przyprawy, które są na zewnątrz. Jest ekstra. Jedziemy z musztardą miodową. Naszą. Marek, co robimy? Robimy po prostu kanapkę z pastrami. Tak. A la pastrami. Dokładnie. Nowojorska kanapeczka. Tak, tak. Bo nie powiedzieliśmy chyba w ogóle naszym... Nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem w ogóle, co tak, ty tak robimy. Robimy kanapkę a la pastrami z fajną kromką wiejskiego chleba, z naszą łopatką, która się długo robiła, ogóreczek, cebula. Tyle. Tu chodzi o dużą ilość mięcha w środku. Bent. Nowojorska kanapka z łopatki wołowej a la pastrami. Bardzo szybkie, tylko 6 godzin na pelecie. Bęk. Zapraszamy. Zapraszamy. Po kolejne przepisy. Grill 360. Opis do wszystkiego na dole. Widzimy się w następnym odcinku. Smak wszystkim. Cześć.